powiedziała, nazywam się Monika Potocka, jestem mężatką, mam 3 dorosłych synów i kochającego męża, co niektórzy mnie tutaj znają też zupełnie prywatnie. A gdzie małżonek? Rozumiem. Ja bym nie nazwała tego konferencją, tylko takim bardziej świadectwem moim obecności Boga we mnie, w moim życiu i w tej walce duchowej. Myślę, że będę prosto mówić i chciałabym dotrzeć do każdego waszego serca. Mam nadzieję, że mi się to uda. Na początku pragnę podziękować Reni za zaproszenie, bo stojąc tu przed wami, to jest też kwestia tego, że ja się formuję i ja wzrastam w tej posłudze obecnej, której tutaj jestem i tu stojąc przed wami. Dla mnie to też jest doświadczenie. Także dziękuję jeszcze raz, Reniu. Będę pamiętała na przyszłość. Tak? Dziękuję też wam, że tu jesteście. Że przychodzicie po to, żeby poznać Boga. Po to, żeby formować wasze serca w Bogu, dla Boga i z Nim. I za to też wam dziękuję, że poświęcacie ten czas, co moglibyście robić zupełnie coś innego. Ale chwała Panu za was wszystkich. Przed nami przepiękny temat, walka duchowa o modlitwę. Myślę, że każdy z nas w swoim życiu doświadczył walki, jakkolwiek to nie nazwać. Natomiast jeśli chodzi o modlitwę, myślę, że tu już było troszeczkę inaczej. I na początek takie pytanie. Czym jest modlitwa? Czym jest modlitwa dla ciebie? Myślę, że najpiękniejsze, co może nas spotkać, to właśnie modlitwa, jest to relacja z Panem Bogiem. Ja, Bóg, Bóg, ja. I tutaj krótkie świadectwo takie moje, czym jest modlitwa dla mnie. Modlitwa, moja modlitwa, to przebywanie z Bogiem sam na sam, w Jego obecności. W tym samym miejscu, w tym samym czasie. To spotkanie, na które czekam. Na które czekam każdego dnia. To moja relacja z Bogiem. Moja relacja bliskości z Bogiem, która daje mi ukojenie serca, wewnętrzny spokój, bezpieczeństwo, zaufanie. To czas dla Niego, to mój czas dla Niego, to czas dla nas. W modlitwie oddaję Bogu wszystko. Moje trudności, strapienia, moje porażki, ale też i moje radości, bo chcę się z Nim podzielić. Choć wiem, że Bóg doskonale zna moje serce i doskonale wie, w jakim stanie staję do modlitwy każdego dnia. Modlitwa to dla mnie siła, która mnie umacnia, która mnie podnosi, która dotyka najczulszych punktów mojego serca. To bliskość z Nim, z moim Bogiem. Katechizm Kościoła Katolickiego w punkcie 2559 mówi tak. Modlitwa jest zniesieniem duszy do Boga lub prośbą skierowaną do Niego o stosowne dobra. Nic ująć, nic dodać. Modlitwa chrześcijańska jest relacją osobową i żywą dzieci Bożych z ich nieskończenie dobrym Ojcem, z Jego Synem Jezusem Chrystusem, z Duchem Świętym, który mieszka w ich sercach. Czyż nie tak? I oto spotkanie będzie się właśnie toczyć walka. Szatan, kusiciel, zły, jakkolwiek go nie nazwiemy, będzie próbował nas odwieść od tej modlitwy. Będzie próbował wejść w tą naszą relację i będzie próbował ją zniszczyć. Dlatego będzie z nami walczył, bo on jest zazdrosny o tą relację, bo on jest zazdrosny o tą miłość. I zawsze o modlitwę będzie toczyła się walka. W katechizmie Kościoła Katolickiego w punkcie 2752 czytamy jak gdyby dalszą część modlitwy.
definicję modlitwy. Modlitwa zakłada wysiłek oraz wiarę przeciw nam samym i przeciw podstępom kusiciela. Walka modlitwy jest nieodłączna od walki duchowej, koniecznej do stosownego postępowania według Ducha Chrystusa. Walka. Walka o modlitwę. Z własnego doświadczenia wiem, że są takie dni, że coś mnie odwodzi od modlitwy, coś mi bez przerwy przeszkadza, że to nie teraz, bo jeszcze dużo naczyń w zlewie, to nie teraz, bo muszę jeszcze uprostować koszulę dla męża, to jeszcze coś innego, to później się pomodlę. Wiem, że to jest ten moment, gdzie zły właśnie działa, że to jest jego działanie, bo on będzie nas odwodził od modlitwy. Nigdy Bóg nie będzie nas odwodził od modlitwy. On nigdy tego nie zrobi. I zły działa w ukryciu. Właśnie przez takie postępowanie. Umyjesz te gary teraz, później się pomodlisz. Niejednokrotnie jesteśmy tego nieświadomi. Nie widzimy tego na co dzień. Nie widzimy tego w obecnej sytuacji, że On próbuje wejść w naszą relację z Bogiem. Że On próbuje wejść w tą modlitwę i zabrać nam ten czas. Małymi krokami będzie wchodził w nasze serce. Skróć modlitwę, przecież tak długo już się modlisz. To będą takie jego podszepty gdzieś z tyłu głowy za nami. Będzie nam wmawiał, że modlitwa nic nam nie daje, że jest nic nie warta, że tylko to jest czyste gadanie. Przecież to nic nie znaczy, że to jest puste, nijakie, oschłe. Po co ci ta modlitwa? Przecież i tak nic się nie zmieni w twoim życiu. Szatan na wszystkie sposoby będzie nas odwoził od centrum naszej miłości, od naszego serca. On będzie robił to delikatnie, subtelnie i pomału. Kiedyś przeczytałam takie zdanie, nie pamiętam gdzie, nie wiem gdzie. Walka duchowa to walka o wiarę. Dotknęło mnie to wtedy, kiedy przygotowywałam się do tego głoszenia. Próbowałam je odnaleźć, natomiast miałam tylko gdzieś w swoich osobistych zapiskach właśnie, że walka duchowa to walka o wiarę. Nasze serce jest najlepszym doradcą. Ono zna nas najlepiej. Ono nas prowadzi. Ono rozpoznaje nasze myśli, rozpoznaje nas samych. I to w nim zapadają najlepsze decyzje, najpiękniejsze decyzje. Czy chcę iść z Bogiem? Czy chcę iść za Bogiem? A szatan będzie nas kusił, będzie nas odwodził od tego. Bo celem złego jest kraść to, co piękne w naszym sercu. To, co najpiękniejsze możemy dać Bogu, modlitwę. Tym, co pomoże nam walczyć z działaniem szatana, jest stawianie w świetle. Jest dzielenie się na modlitwie z naszymi trudnościami, z tym, czym sobie nie radzimy, z tym, co nam przeszkadza. Ale to też wypowiedzenie, powiedzenie na spowiedzi. Jak trudno przychodzi nam modlitwa. Jak trudno nam klęknąć i powiedzieć: Boże, jak ja mam się modlić, żebyś Ty mnie wysłuchał? Kolejnym takim sposobem szatana będzie kłamstwo. Zawsze będzie nas okłamywał. Zawsze będzie stał i mówił nam z tyłu za plecami: nie rób tego. Zawsze będzie nas dotykał. Zawsze będzie próbował wmówić nam coś, co nie jest prawdą. Przecież jak się dziś nie pomodlisz, to nic się nie stanie. Na kłamstwo zawsze odpowiadam prawdą. Mówię Bogu, że jest ważny. Mówię Bogu, że jest ważny dla mnie.
jak bardzo zawdzięczam mu dużo rzeczy. Trzecim sposobem, o którym mieliśmy okazję przeczytać w naszym podręczniku, jest zniechęcenie. Będzie nas zniechęcał, szatan będzie nas kusił do tego i mówił nam, że masz tyle obowiązków, masz tyle rzeczy do zrobienia, że jeszcze to, tamto i inne kolejne sprawy, które czekają w domu bądź ewentualnie w pracy, dzieci, mąż, nie wiem, może teściowie na przykład, będzie nas odwodził od tego, abyśmy tą modlitwę odłożyli na późniejszy czas, na ten czas taki ostatni przed naszym snem. A wieczorem okaże się, że jesteśmy zmęczeni. Że klękając na modlitwę jesteśmy tak zmęczeni, że na pierwszym Zdrowaś Maryjo zasypiamy. Czy tego by chciał Bóg? Czy tego chcesz Ty? Będzie nas kusił w takich prozaicznych też sprawach, jak typu telewizja, telefon, komputer, że może leci na przykład w telewizji rolnik szuka żony i pomodlisz się po tym na przykład. Bo przecież to jest fajne, chcesz to obejrzeć, tak? Chcesz zobaczyć, jak inni szukają żony. Męża. Zapomniałam. Ale to nie tędy droga. Nie tak szukaj męża, nie tak szukaj żony. Pamiętaj, że żadne zniechęcenie nie pochodzi od Boga. Żadne. Bóg czeka na tę modlitwę. Bóg czeka na każdego z was. Po to, żeby was wysłuchać. Po to, żeby nas wysłuchać. Żeby zawiązać tą relację między sobą. Ja, Bóg, Bóg, ja. Moja relacja z Bogiem. Moje doświadczenie modlitwy z Bogiem. No i cóż. I muszę się teraz przyznać do jednej rzeczy. Teraz wszyscy się uśmiechniecie. Że moja walka duchowa miała nie tak dawno czas i miejsce, a jest związana z wami. Kiedy zaplanowałam sobie, że będę chciała uczestniczyć w spotkaniu o wylanie Ducha Świętego właśnie nad uczestnikami kursu, to w moim sercu zrodziło się takie pragnienie, żeby przygotować się do tego, żeby nie iść tak z marszu, żeby Bóg, Duch Święty powiedział mi, co mam robić, jak mam zrobić, jak najlepiej stanąć do modlitwy nad kolejnym uczestnikiem, aby spróbować odczytać jego serce, choć ja go nie znam. Więc zaplanowałam sobie tak, że w poniedziałek, tydzień poprzedzający spotkanie, mówię, w poniedziałek to nie dam rady iść do spowiedzi ani na modlitwę, bo rano praca, potem posługa w Opatowie, wracam dość późno, więc odpuściłam poniedziałek. We wtorek, mówię, jest o 18:00 msza u Józefa, jadę. Zwalniam się z pracy, ponieważ ja pracuję do 19:00, jadę. Nie pamiętam o której godzinie, ale chyba około 17:00 moja pani dyrektor przychodzi i mówi: Monia, zostałabyś dłużej w pracy, bo no jest projekt do skończenia. No kurczę, coś innego miałam zaplanowane. I mówię, że dobrze, zostanę, mówię, ale skończymy to dzisiaj, ponieważ jutro już nie będę mogła zostać. A więc nic z moich planów. W środę praca, moja wspólnota, moja formacja. No nie dam rady. W czwartek zaczęłam się już denerwować. Już moje serce było wzburzone, że chcesz iść, ale jak się chcesz do tego przygotować? No więc mówię tak. W czwartek idę. Natomiast dostałam telefon, gdzie ktoś poprosił o moją obecność. O to, żebym po prostu z nim była, żebym wysłuchała, żebym chyba swoją osobą tylko dała takie bezpieczeństwo tej osobie,
No i nic z moich planów. Nie ma spowiedzi, nie ma mszy. W piątek. Mówię, niech się wali i pali, idę. Zwalniam się z pracy, idę, niech się wali i pali, idę, bo ja chcę się przygotować. Nie chcę wejść z pustym sercem, chcę wejść z czymś, z moją miłością w sercu, aby ją przekazać dalej. Chcę, żeby Bóg posłużył się mną, żeby zadziałał przeze mnie. Wpadam do domu, a mój najmłodszy syn, 18-latek, a mam też starszych, mówi tak, mamo, musimy porozmawiać. Mówię, ale teraz? A on mówi tak. I widzę, że w tej relacji jest poważny, że to nie jest takie, że mamo, porozmawiamy o jutrzejszym dniu, tylko muszę z tobą porozmawiać i z tatą. We mnie się zaczęło gotować. Mówię, dobrze. Odbyliśmy tą rozmowę, trudną rozmowę. I mówię tak, no i z moich planów nic. Po prostu nic. Mówię, pięknie. Ale przyszła sobota. Pan Bóg to wszystko tak poukładał, że i zakupy, i obiad, i Wiktor, i mój kochany mąż. Tak się to wszystko gdzieś zgrało, że miałam możliwość iść do spowiedzi. Miałam możliwość iść na mszę świętą, ofiarować ją właśnie za was. Za wasze serca, za to, żeby Duch Święty dotykał waszych serc, żeby was zmieniał, żeby otwierał was na nowe przestrzenie, na to wszystko, co On dla was zaplanował. I uwierzcie mi, że nie... W tym momencie ja tego nie zauważyłam. Byłam naprawdę taką radosną osobą. Jak wyszłam z kościoła, to dziękowałam Bogu i mówię, Boże, cały tydzień coś przeszkadzało, coś nie tak. Może poza czwartkiem, gdzie rzeczywiście tej osobie byłam potrzebna. Natomiast mówię, ale teraz dziękuję Ci za to. Dziękuję, że przygotowałeś moje serce na wylanie Ducha Świętego do tych osób, do które po prostu się siądą, przyjdą, poproszą, tak? Abym ja umiała odczytać to, co jest w ich sercach. Oj, fruwałam, powiem wam, fruwałam. I przygotowując się do tego głoszenia, Duch Święty natknął mnie właśnie tym, przypomniał mi, jak to było, jak chciałam iść do spowiedzi, jak chciałam iść na modlitwę i jak coś bez przerwy przeszkadzało. Chwili, kiedy to przypomnienie przyszło, po prostu się ucieszyłam, uradowałam, że pokazał mi, jak właśnie jest wielki, jak właśnie kocha nas, kocha mnie, kocha każdego z was, po to, żeby pokazać, że jest miłosierny, że nie tak, jak ja sobie to zaplanowałam, tylko tak, jak on to zaplanował, a ja musiałam tylko się podporządkować. I chwała mu za to. I takim ostatnim, kolejnym sposobem, który będzie próbował zły w nas działać, gdzie będzie dotykał, to będzie dotykał nas najsłabszych punktów. Będzie dotykał tego, czego jesteśmy, gdzie jesteśmy najsłabsi. Ja myślę, że najbardziej tutaj możemy powiedzieć o niesystematyczności, że jednak gdzieś zawalamy tą modlitwę, tak kolokwialnie mówiąc, oczywiście nie chciałabym nikogo obrazić, że nie jesteśmy systematyczni w tej modlitwie, że ona staje się dla nas krótka, płytka, niezrozumiała czasami, pusta, taka nijaka, po prostu nijaka. Ale pamiętajmy o jednym. Każda modlitwa dla Boga jest ważna. Każda. I ta krótka, i ta płytka, i ta, która dla nas nic nie znaczy. Każda jest ważna, bo Bóg czeka na tą modlitwę. Bóg czeka na naszą relację z Nim. Bóg czeka na nasz czas. Na nasz czas, który my Jemu ofiarujemy. Dlatego najlepiej poznać ten najsłabszy punkt i zaopiekować się nim, aby nie występował. Nie występował jak bardzo często, najlepiej jakby go nie było. I myślę, że
zbliżając się ku końcowi, jak reagować w walce duchowej na modlitwę? Jak reagować na złego, na szatana, na kusiciela? Jak przeciwstawić się mu? W liście do świętego Jakuba czytamy: bądźcie więc ulegli Bogu. Przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od was. Zbliżajcie się do Boga, bo On zbliży się do was. Bądźcie więc poddani Bogu. Przeciwstawiajcie się diabłu, a ucieknie od was. Myślę, że taka stałość na modlitwie codziennej, stałość na modlitwie wspólnotowej, ten czas, który chcemy poświęcić na modlitwie, stały czas w naszej izdebce, w naszym miejscu, gdzie sobie zawsze znajdziemy, tam, gdzie się będziemy modlić, gdzie czujemy się bezpieczni, gdzie czujemy się, że ta relacja z Bogiem się nawiązuje, że ona po prostu jest. To jest to, na co Bóg czeka. Na kłamstwo nie ma nic innego, jak odpowiadanie prawdą. Co możemy zrobić, przeciwstawiając się kłamstwu? Tylko prawda. Jan 15:5. Beze mnie nic nie możecie. Bo tak jest. Bez Pana Boga nic nie możemy sami. Nic nie udźwigniemy. Zawsze módlcie się nieustannie. Zły też nie lubi, kiedy wszyscy się modlimy razem. Czyli modlitwa we wspólnocie, aktywne angażowanie się w modlitwę, aktywne wspieranie, to umacnia, to podnosi, to motywuje do uwielbienia Boga, do pokazania, jak kocham Boga, jak bardzo kocham Boga, jak bardzo pragnę wzrastać w tej miłości i jak bardzo potrzebuję tej relacji. A przecież szatan tego nie lubi. Nie lubi, jak się uwielbia Boga. Nie lubi, jak się wywyższa Boga. Więc abym ja umiała wywyższać Boga pieśnią, słowem i czasem, modlitwą, relacją, moją relacją z Bogiem. Walka duchowa jest to coś, w czym nie zwyciężymy o własnych siłach. I już zupełnie na koniec. Modlitwa jest rzeczywistością spotkania z Bogiem samym. Chcę o nią dbać i dawać Bogu najlepszy czas. Chcę walczyć o nią, bo wiem, że szatan działa przeciw mnie. Bo wiem, że on będzie zawsze dotykał najmniejszych, najbardziej bolesnych spraw. Ale w modlitwie jestem ja i Bóg. Bóg i ja. Chwała Panu. Amen.